Podcast Reduty Dobrego Imienia. Mówi Maciej Świrski. Do dzisiejszego trzeciego odcinka zaprosiłem pana marszałka Antoniego Macierewicza, który powie nam w tej 50-minutowej rozmowie, co myśli o sytuacji obecnej, o tej zarazie epidemii, która się pojawiła w Polsce i w całej Europie i na świecie. Jakie są zagrożenia z punktu widzenia strategicznego, militarnego, państwowego, a jakie są szanse, bo paradoksalnie szanse także istnieją, o czym usłyszymy w tej rozmowie. A zanim ta rozmowa, to oczywiście, jak zwykle, piosenka Jacka Kowalskiego. Zapraszam. Wśród pól wolna wola białych chmur. Pola, 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 wśród pól wolna wola białych chmur. Koniczyna kłosy zgina nad głowami traw. Koniczyna kłosy zgina nad głowami traw. Za powojem haber, łan malw, niepodległa łaska trwa. Za powojem haber, łan malw, niepodległa łaska trwa. At te virgo mater curro, at te venio. At te virgo mater curro, at te venio. Zobaczyłem tam pośród chmur lazurowy ślad jej stóp. Zobaczyłem tam pośród chmur lazurowy ślad jej stóp. Memorare, memorare, Virgo Maria. Memorare, memorare, Virgo Maria. Witamy marszałka seniora, pan Antoni Macierewicz. Przedstawiać nie muszę, wszyscy wiemy, kim jest pan marszałek. Bardzo serdecznie witam i dziękuję za to, że zgodził się pan porozmawiać ze mną i z naszymi słuchaczami. Dzień dobry panu, witam państwa serdecznie. To naprawdę zaszczyt dla mnie. No i ważny obowiązek, który chciałbym jak najlepiej zrealizować w tym czasie, w którym jesteśmy. Niesłychanie ważne jest, żebyśmy z sobą jak najszerzej, jak najotwarciej rozmawiali. No właśnie, czas jest wyjątkowy, chyba jedyny taki w powojennej historii Polski, no może z wyjątkiem okresu stanu wojennego, ale to nie ma co porównywać, bo to tam była opresja komunistyczna, a tutaj się bronimy przed wrogiem niewidzialnym i też w pewnym sensie widzialnym. Znaczy, no jak zwykle komunizm wszystkiemu jest winien, bo zło wyszło z Chin. Jak pan widzi, panie marszałku, to zagrożenie, tak z punktu widzenia strategicznego, a także z punktu widzenia obronności Polski? No, jeszcze jest chyba za wcześnie na ostateczną definicję i diagnozę tego, co się dzieje, ale nie ma wątpliwości, że trzeba myśleć także w kategoriach zagrożenia dawniej i w przyszłości bronią biologiczną, bo chociaż większość naukowców wskazuje, że jeżeli chodzi o koronawirus, to on ma genezę naturalną, to nie ma wątpliwości, że aparat komunistyczny, zarówno sowiecki, w dawnym Związku Sowieckim, jak i w innych krajach komunistycznych, bronią biologiczną bardzo intensywnie się zajmował. Bardzo państwu polecam w tej sprawie książkę pana Kuzmienowa, Aleksandra Kuzmienowa, funkcjonariusza właśnie tego wydziału 22 KGB, który zajmował się konstrukcją i przygotowywaniem do wojny biologicznej, do agresywnej wojny biologicznej. To naprawdę jest ważna książka, dlatego, bo to są informacje z pierwszej ręki. On przypisuje na przykład zarazie SARS inspirację, czy też źródło właśnie w dawnym Związku
sowieckim, czy tak jest, tak, czy tak było, czy tak nie było, ja nie chcę tego rozstrzygać, ale nie ma wątpliwości, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, będzie miało konsekwencje globalne, zmieniające w ogóle strukturę geopolityczną i cywilizacyjną świata, nie tylko Polski, więc jeżeli sądzić po skutkach, no to trzeba na to patrzeć niesłychanie poważnie i musimy być po prostu bardzo, bardzo przygotowani. Rząd temu zresztą daje bardzo jasno sygnały, mobilizując społeczeństwo do większej odpowiedzialności, do takiej zdolności właśnie do organizowania się, do działań wspólnych, ale takich, które by nie zagrażały drugiej osobie, do solidarności. To są wszystko niesłychanie ważne kwestie. No tutaj także wojsko ma swoje zadania, w tym Wojska Obrony Terytorialnej, ale przede wszystkim Służba Zdrowia i ci wszyscy, którzy są na pierwszym polu walki, którym jesteśmy niesłychanie wdzięczni i mamy świadomość, jak bardzo są wystawieni na zagrożenie. No właśnie, widać jak niezbędne są Wojska Obrony Terytorialnej, które pan marszałek założył. To jest niezwykle cenna formacja właśnie w takiej sytuacji zagrożenia. One zdają sobie. Wie pan, panie redaktorze, ja zawsze podkreślam, że jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej, to założyli je młodzi i w średnim wieku Polacy, którzy po tragedii smoleńskiej bardzo niesłychanie boleśnie odczuli nie tylko utratę tych wspaniałych naszych przywódców, którzy tam polegli, ale także zagrożenie, jakie nad Polską zawisło. Oni sobie uświadomili, że jesteśmy bezradni w ogóle wobec różnych zewnętrznych ataków i trzeba zrobić wszystko, żeby wzmocnić zdolność obrony Polski, ale przede wszystkim, żeby odbudować świadomość narodową konieczności działań obronnych, także wśród po prostu zwykłych obywateli, nie tylko wojsk zawodowych, ale także wśród zwykłych obywateli. I to oni, ta młodzież właśnie narysowała strukturę i koncepcję Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja tylko wyciągnąłem do nich ręce, dałem możliwości instytucjonalne, organizacyjne, kadrowe, także oczywiście finansowe. Zresztą jak pan pamięta, natknęło się to na olbrzymie niezrozumienie ze strony bardzo dużej części tak zwanych elit politycznych, a także części kadry wojskowej. No i trzeba było przełamywać bardzo wiele różnych problemów, o czym jeszcze zapewne kiedyś będziemy mówili, ale teraz nie czas na to. Teraz trzeba żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej po prostu serdecznie podziękować i uświadomić sobie, że gdyby było ich więcej, tak jak miało być 50 tysięcy w dzisiejszym, to byśmy byli po prostu dużo bardziej bezpieczni i skuteczni. Tak, mamy jakieś zakłócenia na linii, ale miejmy nadzieję, że to połączenie się utrzyma. Ja słyszę pana świetnie. Tak, panie marszałku, bardzo dziękuję za te słowa oddające honor i prawdę Wojskom Obrony Terytorialnej. Ale powiedział pan marszałek na wstępie, że mamy konsekwencje globalne tego, co się dzieje. Ja mam wrażenie, że następuje jakieś przesunięcie geopolityczne. Przede wszystkim Stany Zjednoczone uświadamiają sobie globalne uzależnienie od Chin. Środków produkcji, rozmaite niezbędne akcesoria są także w Chinach. Leki, 80% leków, które są dostępne w Stanach Zjednoczonych, pochodzi z Chin. Jaki to będzie miało wpływ, to co się teraz dzieje, na ogólną strategię Stanów Zjednoczonych, w tym także na ich stosunek do Polski? No, jaki będzie miało wpływ, tego ja nie wiem, ale chcę zwrócić uwagę, że pan prezydent Trump podnosił problem zagrożenia chińskiego od początku swojej kadencji. To jest jeden z leitmotivów jego sposobu patrzenia geopolitycznego, patrzenia na świat. Był nawet taki moment początkowo, kiedy wydawało mu się, że można, podobnie jak kiedyś Kissingerowi i Nixonowi, rozgrywać Rosję wobec Chin czy Chiny wobec Rosji.
ta sprawa była przedmiotem bardzo, tak powiem, długich, różnorodnych dyskusji, debat i przekonywania strony amerykańskiej, że mamy do czynienia z trwałym blokiem chińsko-rosyjsko-północno-koreańskim, więc myślę, że doświadczenie ostatnich lat przekonało polityków amerykańskich, że tak rzeczywiście jest, że tutaj mamy do czynienia ze wspólnym działaniem, wspólnym blokiem, wspólną strategią. Można się zastanawiać, kto tam jest siłą wiodącą, a kto wykonawczą, ale to już jest, to są już szczegóły. Ja chcę tutaj zwrócić uwagę w związku z tym na między innymi działanie osoby, która ma bardzo bliski, bezpośredni kontakt z Białym Domem, pana generała brygady Speldinga, który kilkakrotnie ostatnio był w Polsce, który próbował dotrzeć do istotnych środowisk i grup przywódczych, decydenckich w Polsce. Były z tym pewne kłopoty, a szkoda, dlatego że on ma olbrzymią wiedzę na temat zagrożenia chińskiego. Jego książka Niewidzialna wojna, to jest bestseller w Stanach Zjednoczonych, wyszła ponad pół roku temu, pokazuje, jak głęboko Stany Zjednoczone, niektóre elity Stanów Zjednoczonych zostały skorumpowane po prostu przez Chiny i jak dzięki temu wpływy chińskie rozszerzały się i uzależnienie w niektórych sferach Stanów Zjednoczonych, ale jeszcze w większym wypadku innych państw najwyżej rozwiniętych właśnie od Chin było posunięte. Więc tutaj pan generał Spalding podejmował różne działania. Przede wszystkim wskazywał na to, że Stany Zjednoczone będą przenosiły swoją kluczową produkcję, zwłaszcza dotyczącą elektroniki, właśnie z Chin do innych krajów świata. W tym wskazywały, że Polska może być tym miejscem, w którym ta produkcja zostanie umiejscowiona. Mam wrażenie, że nie zawsze głos pana generała Spaldinga docierał i był traktowany do końca poważnie, ale to jest człowiek, który naprawdę ostrzegał na wszystkie strony i na wszystkie sposoby wobec zagrożenia chińskiego. Więc tutaj duża część obecnie rządzącej elity w Stanach Zjednoczonych była przygotowana na różne niespodzianki. To, że nastąpi takie zagrożenie, pewnego rodzaju zagrożenie, było jasne już od dłuższego czasu. Tak, znaczy generalnie, jeżeli amerykańscy generałowie coś mówią, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, to należy brać to poważnie. Znaczy to są ludzie, którzy nie mówią rzeczy. Zgadzam się z panem, przeważnie trzeba to brać naprawdę bardzo, bardzo poważnie i szkoda, że nie wszyscy to zrobili. No właśnie, jeżeli Stany Zjednoczone myślą o tym, żeby przenieść część produkcji do inne miejsca, to znaczy, że przed Polską jest jakiegoś rodzaju szansa. Olbrzymia szansa. Ja oczywiście mówię o sytuacji sprzed miesiąca mniej więcej. Nie rozmawiałem ostatnio z panem generałem Spaldingiem, ale wiem, że bardzo się zaangażował ostatnio w upowszechnianie w wymiarze, że tak powiem, darmowym, co jest istotne, upowszechnianie systemu 5G, tak żeby wyprzedzić instalację tego systemu opartego na wpływach i możliwościach chińskich, dlatego, bo to jest system, który jeżeli nie będzie miał wmontowanych zabezpieczeń takich, jakie właśnie są przez Stany Zjednoczone zagwarantowane, to odda na łaskę i niełaskę poszczególne państwa właśnie w ręce producenta, w ręce tego, kto zaprojektował ten system. W tym wypadku firma Huawei bardzo się z takimi projektami narzuca i zdaje się, że już w niektórych miastach Polski nawet zaczęła taką konstrukcję realizować. To jest istotne w perspektywie niebezpieczeństwo równoległe do tego, które dzisiaj tak dramatycznie przeżywamy.
Tak, infrastruktura krytyczna jest w Polsce przez różnych ludzi doceniana, a przez niektórych niedoceniana. I to jest, mamy to, co usłyszałem przed chwilą od pana marszałka, wygląda na to, że niektórzy nie docenili tego aspektu. Jeżeli to jest szansa, czyli przeniesienie inwestycji amerykańskich także do Polski, to zastanówmy się, jakiego rodzaju warunki musi spełnić Polska, żeby Amerykanie się zdecydowali na takie ruchy. Warunek, o którym wielokrotnie mówił pan generał Spalding, jest jeden i taki dosyć oczywisty. To jest warunek nieumożliwiania penetracji Chinom właśnie tej sfery życia, dlatego że jeżeli się umożliwi Chinom penetrację właśnie elektroniki, no to całe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych będzie absurdalne, będzie narażone na to samo niebezpieczeństwo, na które było narażone dotąd, i wtedy Stany Zjednoczone z takich działań się zdecydowanie wycofają. Ta kwestia jest stawiana przez Amerykanów zero-jedynkowo. Albo współpracujemy razem i wtedy nie dajecie możliwości penetracji naszego wspólnego wysiłku tej stronie, która jest dla nas zagrożeniem, no albo jeżeli chcecie korzystać z tamtej strony, to my będziemy realizowali nasze zadania osobno. No to jest warunek sine qua non. Jakikolwiek... I to jest jedyny warunek, który oni stawiają, ale stawiają go bardzo ostro, żebyśmy mieli tego świadomość i żebyśmy się też nie dziwili. Stany Zjednoczone odczuwają olbrzymie zagrożenie z tej strony i nie podejmą żadnych działań, które mogłyby ich narazić na tego typu penetrację, zwłaszcza, że ona i tak już była w ubiegłych latach olbrzymia i pozbycie się jej jest związane z gigantycznym wysiłkiem, jaki Amerykanie muszą teraz podjąć. Dodajmy, że jeżeli Amerykanie coś takiego mówią już na zewnątrz, to znaczy, że to już jest decyzja podjęta i głęboko zakorzeniona w strukturach władzy, że w zasadzie nie ma już odejścia od tego w tym momencie. Jeżeli chyba, że to jest jakieś trzęsienie tektoniczne kompletnie. Panie marszałku, to jest szansa, ale równolegle mamy sytuację taką, że przeciwnik oczywiście obserwuje, co się dzieje. I to nie tylko Chińczycy, bo Chińczycy są jakby dalej strategicznie od nas, ale mamy za ścianą, bezpośrednio za północną granicą, ale trochę dalej także Rosjan. Coś, co przekształciło się ze Związku Sowieckiego w taki twór, który można powiedzieć Związek Sowiecki bis. Oni także to obserwują i dezinformacja dotycząca sytuacji w Polsce, no dzisiaj mieliśmy tą historię z tymi rzekomo nieprzepuszczonymi przez Polskę samolotami z pomocą dla Włoch. Ta sowiecka dezinformacja cały czas jest obecna w przestrzeni informacyjnej Polski. Jak pan marszałek ocenia, czy te rozmaite głosy, które się także ze strony opozycji wpisują w tą sowiecką dezinformację, czy ta opozycja, oni to nieświadomie robią, czy rzeczywiście jest jakiegoś rodzaju inspiracja z tamtej strony? Bo nie do wiary, że to mogą robić w jakiś sposób tak z głupoty. No, jak tłumaczyć tego rodzaju rozmaite głosy? Panie prezesie, panie redaktorze, tutaj chciałbym dwie kwestie podjąć. Najpierw jedną, która jest niestety, przechodzi w Polsce niezauważalna, co jest dla mnie olbrzymim wstrząsem. Otóż 2 tygodnie temu Duma uchwaliła zmianę Konstytucji Federacji Rosyjskiej i tym elementem, który jest powszechnie komentowany, była taka zmiana terminów pełnienia funkcji prezydenckich, która umożliwia panu Putinowi jeszcze 2 kadencje kontynuowania władzy. Otóż i to przesłoniło w ogóle wszystkie elementy zmian, jakie tam zostały zawarte. Otóż kluczową kwestią jest coś innego, chociaż to w zestawieniu z władztwem pana Putina nabiera szczególnego znaczenia. Mianowicie postanowiono wpisać do Konstytucji Federacji Rosyjskiej, że Federacja Rosyjska jest kontynuatorem i spadkobiercą Związku Sowieckich Republik Komunistycznych.
że jest tego bezpośrednią kontynuacją i powtarzam, bezpośrednim kontynuatorem, co oznacza wprost zarysowanie strategii politycznej, a także militarnej, nie ma co ukrywać. I to dopiero w zestawieniu z władztwem byłego funkcjonariusza KGB staje się rzeczywistym ostrzeżeniem dla wszystkich. I mam nadzieję, że to nie zostanie zlekceważone, dlatego że ta decyzja, która została podjęta, można by powiedzieć, u progu tego straszliwego kataklizmu, który spadł na cały świat, a zwłaszcza na Europę. Moim zdaniem trudno uznać to za zupełny zbieg okoliczności i przypadek. Federacja Rosyjska jasno mówi, że jest przygotowana do następnego kroku na drodze swoich imperialistycznych działań. A pamiętamy przecież, że pierwszy krok został uczyniony w agresji na Gruzję, ale zapowiedziany jako stała tendencja w roku 2009 przez pana Władimira Władimirowicza Putina w jego wywiadzie dla Gazety Wyborczej, gdy mówił jasno, że należy stworzyć nową konfigurację geopolityczną w Europie opartą na sojuszu rosyjsko-niemieckim i nawet zaproponował Polsce ewentualność dołączenia do tego sojuszu. No, odpowiedź ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, była absolutnie jednoznaczna. Potem doszło do tragedii smoleńskiej i do dalszych wydarzeń, dalszych agresywnych działań ze strony Federacji Rosyjskiej, w tym strącenia samolotu MH17, ataku na Ukrainę i wojny informacyjnej. Ja chcę raz jeszcze przypomnieć, że w roku 2017 pan Władimir Putin powołał wojska informacyjne, a nie cybernetyczne, bo te już były dawno, czyli nie chodzi tutaj o technikę, tutaj chodzi o kumulację, koncentrację treści, które mają charakter dezinformacyjny, mają rozbijać społeczeństwo, mają doprowadzać społeczeństwa, które będą obiektem militarnego czy innego biologicznego ataku, do stanu zupełnej dezorganizacji i podatności na zewnętrzny wpływ. On powołał tego typu typ formacji, który dotychczas światu był nieznany. Te wszystkie kroki czynione przez Federację Rosyjską mają absolutnie jednoznaczny sens i dzisiaj naprawdę byłoby skrajną nieodpowiedzialnością nie widzieć tego zagrożenia. Państwo ma obowiązek skoncentrować cały wysiłek na ratowaniu życia ludzkiego zagrożonego tą straszliwą epidemią, pandemią, ale także być przygotowane do dalszych kroków ze strony tych wschodnich satrapii. No właśnie, wschodnia satrapia to jest dobre określenie tego, z czym mamy do czynienia. Oni co jakiś czas wypuszczają, no nazwijmy to nawet nie balony, ale jakieś bombowce informacyjne na Polskę. Ostatni atak miał miejsce 19 grudnia, taka ofensywa dezinformacyjna przeciwko Polsce. Mieliśmy sekwencję działań, wypowiedź Putina, wypowiedź kilku jego tam najbliższych współpracowników. Potem była odpowiedź polskiego premiera, poparta przez praktycznie cały cywilizowany świat. Była taka tygodniowa zwłoka w tej odpowiedzi, która ten tydzień był wykorzystany przez polską opozycję do atakowania zarówno prezydenta, jak i rządu, że nic nie robi i że kompromitacja i tak dalej. Podczas gdy oczywiście potrzebne były ustalenia dyplomatyczne co do zachowania naszych sojuszników, ale to pokazało, że właśnie ta polska opozycja jest dziwnie podatna na takie tego rodzaju przekazy, żeby atakować polski rząd. I ja tutaj także dostrzegam w trakcie tej epidemii podobne reakcje, że jest jakby rezonowanie obcych czy wrogich Polsce w ogóle informacji
I czego przykładem było wczorajsze wystąpienie pana Donalda Tuska, który jakby powiedział w kilku zdaniach to, co ukierunkowało propagandowy przekaz przeciwko Polsce. I pytanie, czy jesteśmy jako państwo, jako struktury państwowe przygotowani na odpór takiej dezinformacji? Znaczy, gdyby sięgać do naszych doświadczeń historycznych, to można by powiedzieć, że począwszy od XVIII wieku jesteśmy stale w takiej sytuacji, w której znajdują się w Polsce ludzie zasłaniający się najróżnorodniejszymi hasłami, czasami wręcz patriotycznymi, ale czasami cywilizacyjnymi. A wtedy w XVIII wieku się odwoływano do francuszczyzny jako tego nośnika cywilizacyjnego postępu, który nakazuje się podporządkować Katarzynie Wielkiej jako symbolowi oświecenia europejskiego. Dzisiaj inne są przywoływane nazwy czy też ideologie, prawda? Mamy LGTB i różne inne koncepcje, które też właśnie mają być nośnikiem nowoczesności i za którymi staje opozycja, udając, no chyba udając, że nie jest świadoma tego, że to są koncepcje mające na celu niszczenie struktury społecznej, osłabianie odporności narodowej, rozbijanie tkanki międzyludzkiej, czynienie z nas bezradnych wobec zewnętrznego ataku i zewnętrznej agresji. Ja mam wrażenie w ogóle, jeżeli już mówimy o opozycji, że ona jest w takim zupełnym kociokwiku. Tak naprawdę z jednej strony no dociera jednak do nich, że mamy do czynienia z nieprawdopodobnym, globalnym zagrożeniem, które dotykać może także Polski, ale właśnie okazało się, że Polska dzięki przemianom ostatnich 5 lat wychodzi, znaczy stawia opór temu zagrożeniu, no chyba najlepiej na świecie, jako to z państw, które najskuteczniej jest zdolne się temu przeciwstawić, no właśnie dzięki jedności społeczeństwa, także oczywiście dzięki szybkim, zdecydowanym i bardzo odważnym w wymiarze państwowym działaniom rządu, działaniom polityczno-organizacyjnym, ale fundamentem tego jest przecież jedność narodowa. To jest właśnie ta siła, która daje rządowi możliwość zarządzania tym kryzysem. Gdyby nie było jedności narodowej, to tej możliwości zarządzania by nie było i naród by się rozpadł, a poszczególne jego grupy walczyłyby z sobą przerażone perspektywami zagrożenia dla własnego życia. Otóż działania takie, jakie podejmuje pan Donald Tusk, ale także inni ludzie z tak zwanej opozycji, ewidentnie sprzyjają właśnie rozbijaniu społeczeństwa. To jest bardzo poważny problem. Nie wiem, na ile oni sobie zdają z tego sprawę, bo równocześnie głoszą hasła mówiące, że są świadomi zagrożenia rosyjskiego, ale równocześnie mamy do czynienia z niesłychaną podatnością na propagandę zarówno chińską, jak i rosyjską. Te dwa kraje są wśród mediów sprzyjających, czy będących tubami opozycji, przedstawiane jako w ogóle najlepiej radzące sobie w tej obecnej sytuacji. A Polska, która naprawdę najlepiej sobie radzi, jest w sposób coraz bardziej brutalny, naprawdę, naprawdę niesłychanie brutalny, atakowana. Rzeczywiście trudno zrozumieć to działanie inaczej, jak tylko jako właśnie destrukcyjny. Ja mam wrażenie, obserwując na ich działania, patrząc na ich działania, że to jest jakiegoś rodzaju korelacja słów i działań. To znaczy, najpierw Tusk mówi o tym, że rząd coś ukrywa i że generalnie nie należy ufać rządowi. To jest pierwsze zdanie. A równolegle dzieją się takie rzeczy, które mają zwiększyć zagrożenie epidemiologiczne. No, na przykład zagęszczenie w tramwajach, żeby ludzie łatwiej przenosili te wirusy. Czy to nie jest tak czasem, że oni... Znaczy, wie pan, panie redaktorze, powiem uczciwie, że
No aż trudno mi uwierzyć, żeby pan Trzaskowski zrobił to świadomie, chociaż rzeczywiście jest dziwne, że natychmiast, gdy mu wskazano na, na konsekwencje takiego działania, to się z tego nie wycofał i nie przeprosił, co byłoby naturalne, bo w sytuacji tego typu, że tak powiem, trudności, zagrożeń i tak dalej, każdy może popełnić błąd. Nic w tym nie ma, że tak powiem, absolutnie kompromitującego. Nie błąd jest kompromitujący, tylko trzymanie się błędu i udawanie, że wszystko jest w porządku. To jest rzeczywiście samo oskarżenie pod adresem pana Trzaskowskiego, które umożliwia właśnie mediom, umożliwia panu wysunięcie hipotezy, że to jest działanie świadome. Mnie w to trudno jest uwierzyć. No mi też jest trudno uwierzyć, natomiast dziwne jest także to, że we wszystkich miastach, które rządzi, w dużych miastach, które rządzi Platforma, tak się stało. Równolegle. Miałem dzisiaj informację właśnie za pomocą mediów społecznościowych. Gdy napisałem coś takiego, pojawili się ludzie, którzy mówią, a tu jeszcze w moim mieście, w Bydgoszczy, o czym w ogóle nie wiedziałem, że nawet PO tam rządzi, że w Bydgoszczy niestety też. Tak. W związku z czym wygląda na to, że to, czy teza jest, no hipoteza, jest moja opinia, że to jest działanie skorelowane, które w ogóle się nie może właśnie w zdrowym rozsądku pomieścić, bo jaki byłby cel ludzi narażających swoich obywateli na zarażenie? To jest artykuł 193 Kodeksu Karnego, kto sprowadza zagrożenie epidemiologiczne i tak dalej. To jaki byłby skutek? No, wzbudzenie paniki, destabilizacja służby zdrowia, zniszczenie podstaw gospodarczych w tym momencie, nastąpiłaby zapaść państwa i w tym momencie no, klęska Polski, prawda? I to... Znaczy, panie doktorze, ja nie ukrywam, że no, uważam, że powinniśmy, tak powiem, na razie zastopować tę analizę. Czekam, że w dniu jutrzejszym najpóźniej wszyscy zarządzający miastami i sytuacjami, w których coś do czegoś takiego doszło, po prostu z tego się wycofają, wyjaśnią, że to była pomyłka, błąd, zbieg okoliczności i zmienią swoje zachowanie, bo to rzeczywiście, jeżeli było szersze niż w Warszawie, ja sobie z tego z kolei nie zdawałem sprawy, no to robi straszne wrażenie. Tak, to znaczy zawieszamy ten wątek do momentu, aż się wyjaśni, miejmy nadzieję. Natomiast ja mam taką myśl, która właśnie dzisiaj mi się pojawiła przy analizowaniu tej sytuacji z tymi miastami i z tą komunikacją, że w tej chwili trwa wyścig. Kto pierwszy wyjdzie z tej zapaści epidemicznej? Bo nie ukrywajmy, na całym świecie będzie kryzys z tym związany. Polska, ponieważ jest najlepiej sobie radzi, ma szansę no, najszybszego wyjścia z tego kryzysu. Jeżeli by się udało tą epidemię zatrzymać, opanować nie tylko rozprzestrzenianie się i ilość zgonów, ale generalnie utrzymać tą dyscyplinę społeczną, żeby epidemia się zatrzymała. Wie pan, tutaj powiem uczciwie, nie byłbym tak nadmiernym optymistą. My rzeczywiście bardzo szybko zareagowaliśmy i skutecznie zareagowaliśmy, no tylko że cena organizacyjno-gospodarcza może być naprawdę bardzo duża, bo ta reakcja oznaczała zatrzymanie bardzo dużej części naszego potencjału gospodarczo-organizacyjnego, prawda? I jego uruchomienie będzie jednak trwało i nadrobienie tych strat będzie musiało jakiś czas trwać. Nasz potencjał no jednak jest dużo mniejszy niż potencjał niemiecki, włoski, no oczywiście amerykański czy brytyjski. Więc czy nam się uda jako pierwszemu odbić od dna ewentualnego kryzysu gospodarczego, tego nie wiem, ale jeżeli utrzymamy tę jedność narodową, to na pewno będzie to łatwiejsze. Tutaj pełna zgoda. No być może, gdyby się udało w takim optymistycznym scenariuszu, myśląc, udało zakończyć ten kryzys jako pierwsi czy jedni z pierwszych, to Polska wtedy miałaby szansę wejść do zupełnie innej ligi, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w ogóle na świecie.
Znaczy, wie pan, problem Unii Europejskiej jest rzeczywiście bardzo, bardzo istotny, dlatego że no, ta organizacja, która próbowała narzucić wszędzie swoje, że tak powiem, swój dyktat, no to prawda, że nie ma wpisane do traktatów współdziałania służby zdrowia, ale nie ma też wpisanego prawa interwencji w problematykę związaną z praworządnością, czy w ogóle z sądownictwem i prawem, a próbowano jednak to zrobić. Zaś gdy przyszedł problem związany z zagrożeniem koronawirusem, no to Unia jako organizacja po prostu nie zrobiła nic. Nic nie wskazuje na to, żeby to się w jakikolwiek sposób zmieniło. I to jest jedna strona tego zagadnienia, ale jest i druga, o której trzeba powiedzieć, bo inaczej byśmy nie widzieli faktycznej rzeczywistości geopolitycznej. Otóż ta dezinformacja, o której pan mówił, rosyjska i chińska zresztą, uderza także w Unię Europejską jako pewien podmiot współdziałania narodów europejskich. I to widać bardzo, bardzo wyraźnie. Mówię to jako osoba, która, no, tak powiem, widzi także różne strony działania Unii Europejskiej, ale na pewno rozbicie tej organizacji nie byłoby dla Polski korzystne. Chociaż też trzeba sobie zdać sprawę, mówiliśmy już o tym, że to jest moment przełomowy, w którym my także w wymiarze gospodarczym mamy szansę związać się blisko z tą gospodarką, która jest najbardziej rozwinięta na świecie, czyli z gospodarką amerykańską, i nie zrywając z Unią Europejską, moim zdaniem zdecydowanie należy to zrobić. Tak, znaczy otwierają się nowe szanse, są także zagrożenia, no bo jeżeli będziemy się wiązać z gospodarką amerykańską, no to oczywiście dominujące w Unii Europejskiej Niemcy będą chciały temu przeciwdziałać, żeby utrzymać swoje zaplecze, tak to nazwiemy, taniej siły roboczej. Ona już nie jest... Ale wie pan, ale Niemcy są narodem realistycznym i jeżeli się pewne rzeczy stawia zdecydowanie, to oni są moim zdaniem zdolni do znalezienia kompromisu jakiegoś wspólnego, tak powiem, wspólnego działania tam, gdzie to i dla nich, i dla nas jest korzystne. Tylko trzeba te sprawy stawiać bardzo zdecydowanie i jednoznacznie, zwłaszcza w takich momentach, jak teraz przeżywamy. Pamiętam tutaj postawę Jana Olszewskiego, gdy była dyskusja o wejściu do Unii Europejskiej. Z pełną świadomością byliśmy wtedy, że to Niemcy prowadzą przede wszystkim i narzucają elitom rządzącym wówczas Polską swoją agendę. Jan podkreślał, pan premier Olszewski podkreślał wtedy, że to jest moment, kiedy należy, tak powiem, przeciwstawić się Niemcom tak, żeby wywalczyć równoprawną pozycję Polski w Unii Europejskiej. No niestety rząd pana Millera, Pawlaka nie był do tego zdolny, czego konsekwencje przeżywaliśmy przez następne dziesięciolecia. Teraz sytuacja jest dosyć w innym wymiarze i tak dalej, ale ma pewne cechy podobne. Trzeba jasno opowiedzieć się po stronie amerykańskiej i znajdować kompromis z Unią Europejską, bo to przydatna dla nas struktura. No tak, ona jest przydatna, jak na razie wygląda na to, że tak. W sytuacji tego kryzysu koronawirusa nie bardzo ich widać. Tam dosyć symboliczne dla mnie dzisiaj było zobaczenie znowu na Twitterze takiego klipu, w którym pani szefowa tej komisji umywa ręce. Znaczy, to był taki filmik szkoleniowy, jak myć ręce, no ale to było symboliczne. Oni umywają ręce od tego, co się dzieje. Ten przekaz jednak powinien być chyba jednak inny. Jak już jesteśmy przy sprawach unijnych, no to były takie inicjatywy obronne wewnątrz Unii Europejskiej, które trochę w poprzek NATO próbowano forsować. Teraz to jakoś... No taka tendencja ze strony, przepraszam, że panu przerywam, ale taka tendencja ze strony francuskiej, ale także niemieckiej była bardzo silna, choć w Niemczech, warto to podkreślić,
jest pewna dwoistość. W CDU jest dwoistość w tej sprawie. Jest bardzo potężna część CDU, która zdecydowanie temu pomysłowi wyrzucenia Amerykanów, utworzenia własnej armii, czyli w istocie, w konsekwencji oddania się na pod parasol, że tak powiem, rosyjski, bo takie byłyby tego konsekwencje, zdecydowanie sprzeciwia, więc tutaj trzeba pamiętać, że o ile we Francji pan prezydent Macron bardzo zdecydowanie parł jeszcze przed tą katastrofą epidemiologiczną do takich rozwiązań, to wśród Niemców są także głosy inne i należy je po prostu wspierać, bo to jest projekt, który po prostu jest nierealistyczny w żadnym wymiarze. No a teraz w sytuacji tej epidemii i ewentualnym kryzysie gospodarczym, załamaniu gospodarczym, jak czeka gospodarkę europejską, w sposób oczywisty, zupełnie nierealistyczny. No właśnie, mamy Francuzów, mamy Niemców, mamy Rosjan, którzy chcą, czy już prawie uzależnili Europę od swojej energii, no i mamy Amerykanów ze swoimi środkami energii, które szczęśliwie także do Polski docierają. Rosja na szczęście nas nie uzależniła. My właśnie, i tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest długoletnia, kilkudziesięcioletnia walka pana ministra Naimskiego, który od 92 roku podejmuje najróżnorodniejsze inicjatywy, wysiłki, prace, struktury organizacyjne, polityczne, etc., żeby uniezależnić Polskę od właśnie dominacji energetycznej Federacji, najpierw Związku Sowieckiego, a potem Federacji Rosyjskiej. No i jesteśmy na progu, można by powiedzieć, ale znowu, to jest też rzecz zastanawiająca, bo to w roku 2023 ostatecznie się uwolnimy od zależności rosyjskiej, a więc jeszcze są 3 lata przed nami. Niby wszystko już zostało dokonane, niby umowy zostały już wypowiedziane, ale ciągle jeszcze ta pępowina nas z energetyką rosyjską łączy i to, co się teraz zdarza, to, co teraz przeżywamy, może przynieść w tej materii, także w tej materii, bardzo różne rozwiązania. Ja chcę tylko przypomnieć, że to właśnie dzięki rozmowom pana ministra Naimskiego doszło do wpisania do polskiego planu energetycznego także energetyka nuklearna, która ma nas właśnie, naszą niezależność od Rosji stanowczo zwiększyć. Oczywiście pod warunkiem, że będzie bazowała na technologii amerykańskiej, a nie na przykład chińskiej czy rosyjskiej, bo wtedy by to było zupełnie absurdalne. Albo francuskiej nawet. A nawet francuskie. Tak. No właśnie, chciałem powiedzieć o panu ministrze Naimskim w momencie, gdy poruszyłem ten temat. To jest postać zupełnie wyjątkowa w polskiej polityce. Człowiek pracujący 24 godziny na dobę z myślą o Polsce. Niedawno z nim rozmawiałem i to rzeczywiście tytaniczna praca, którą dokonał. To chapeau bas. No, oczywiście wieloletni pański współpracownik i jakby wychowanek, także można powiedzieć. No, ale wie pan, my pracujemy od 50 lat z sobą, nawet więcej niż 50, więc wychowujemy się nawzajem. Tak, no właśnie. Przy takich dystansach czasowych to już właśnie ludzie się nawzajem wychowują. No i ostatni temat, który chciałbym poruszyć z panem marszałkiem, to jest kwestia nieprzezwyciężonego w Polsce marksizmu. Tu chodzi już o moją działkę, czyli o historię, którą się zajmuję poniekąd zawodowo w kontekście obrony dobrego imienia Polski. No i jest szkolnictwo, które w tej chwili rodzice usiłują uczyć swoje dzieci w domach w związku z zamknięciem szkół. No ale tutaj właśnie wychodzą takie rozmaite rzeczy związane z nieprzepracowanym marksizmem, czy z niezlikwidowanym marksizmem, chociażby w nauczaniu szkolnym, gdzie cały czas mówi się o ruchach robotniczych, społecznych i walce klas. Nie w pełny sposób o tym, ale cały czas gdzieś tam
ten antagonizm klasowy jest w szkołach nauczany i stąd mam wrażenie także są te takie... Znaczy w ogóle stanowi oś dynamiki historycznej według tych podręczników i tego sposobu myślenia. To jest jakieś szaleństwo zupełne, albo konsekwencji on przechodzi później w konflikt właśnie kobiety-mężczyźni, w LGTB i w ten neomarksizm, który niszczy zarówno rodzinę, jak i poszczególne jednostki ludzkie. Więc kontynuowanie tego sposobu myślenia historycznego no musi ogłupić młodzież w sposób i tak powiem uniemożliwić im rzeczywistą analizę rzeczywistości na dziesięciolecia. To straszne, zgadzam się. No więc jeżeli mamy taką diagnozę, to pytanie, co my możemy, nasze środowisko patriotyczne, zrobić, żeby z polskiej szkoły wyrzucić marksizm i z historii, i także no, z tych wszystkich neomarksistowskich pomysłów, nazwijmy to ideologicznych, ale idzie mi o historię, no bo historia jest... Znaczy moim zdaniem to oczywiście jest nie tylko bardzo ważne, ale i niesłychanie duży wysiłek do tego trzeba przyłożyć, dlatego że przywrócenie filozofii personalistycznej, filozofii katolickiej jako fundamentu myślenia historycznego, to będzie proces, który zapewne będzie trwał jakiś czas. Za to jest punkt odniesienia, który w sposób naturalny pozwoli ten marksizm, że tak powiem, schować do kąta. To jest przywrócenie prawdy o polskiej historii przynajmniej od roku 1919. Pokazanie, jak Związek Sowiecki planował i realizował agresję na Polskę i całą Europę, jak to polski żołnierz, polska młodzież, Polacy, chłopi, robotnicy, inteligenci, księża, cały naród po prostu, zakonnicy oczywiście, żeby było jasne, i zakonnicy, jak cały naród dzięki absolutnej, niebywałej w ogóle determinacji, po 5 latach straszliwej wojny zdobyli się na wysiłek powstrzymania największej armii ówczesnej, największej, najbrutalniejszej, najbardziej bezwzględnej armii świata, która przecież miała już zaplecze polityczne bardzo głęboko, daleko wysunięte w Europie. Mało się o tym pamięta, że wtedy, kiedy Trocki planował wraz z Leninem i Stalinem marsz za Wisłę, to dysponował już quasi państwami komunistycznymi na Węgrzech, w Bawarii, w Prusach, także w części Włoch, więc tutaj mieliśmy do czynienia nie tylko z siłą zbrojną straszliwą, ale także z strukturami politycznymi, które się kształtowały, przekształcały w ówczesne struktury państwowe. Tak więc to było naprawdę niesłychane osiągnięcie narodu polskiego, chyba największe osiągnięcie w naszej historii. I muszę powiedzieć na tym tle, że jak zobaczyłem ten korkociąg, czy nie wiem jak to nazwać, który pan Trzaskowski chce nam zafundować, to jest po prostu obraza dla narodu polskiego. To jest obraza dla tych, którzy polegli. To jest obraza dla tych, którzy walczyli. To jest obraza dla całej polskiej historii. Jestem tym po prostu wstrząśnięty, że tak można próbować, tak powiem, zareagować na stulecie bohaterskiej bitwy warszawskiej, cudu nad Wisłą, bo to był cud narodu, wielki cud narodu polskiego. A więc polska historia, prawda o polskiej historii, prawda o polskiej historii lat 20., 30., łącznie na przykład, o czym znowu mało się mówi, tak zwaną operacją polską, pokazaniu, jak polskość była na terenach sowieckich niszczona do samych korzeni. Tam nie tylko byli Polacy mordowani, kilkaset tysięcy, ale także ludzie, którzy mieli innych narodowości, którzy mieli związki jakiekolwiek ze środowiskami polskimi. Oni także podlegali tym straszliwym czystkom. No i wreszcie Katyń, to wszystko, co Katyń symbolizuje, Łagry, i żołnierze niezłomni, i żołnierze
i żołnierze wyklęci i walka polskości przeciwko sowietyzmowi przez cały okres aż do współczesnych czasów. I poprzez ten przekaz historycznej prawdy, jednocześnie patriotyczny, jednocześnie zakorzeniony głęboko bardzo w doświadczeniu rodzinnym prawie każdej rodziny polskiej, zwłaszcza na prowincji. Nie ma takiej wsi przecież, nie tylko gminy czy powiatu, ale takiej wsi, w której by nie było rodziny żołnierzy niezłomnych. Dlatego, bo walka zbrojna po roku żołnierza polskiego po roku 45 to była przede wszystkim walka właśnie ludzi z małych miasteczek, ze wsi. No, wystarczy przypomnieć najwybitniejszych przywódców, na przykład Stanisława Sojczyńskiego, to był nauczyciel wiejski. Tak. To był nauczyciel wiejski i to byli tacy właśnie, oni wyrośli z samego jądra polskiego narodu, że tak powiem, i oni się nie poddali. Oni wiedzieli, że trzeba walczyć, bowiem ich rodzina, ich codzienność jest niszczona przez sowietyzm. I tylko obrona może przynieść efekt. I tak się stało. Dzięki ich walce mamy szansę na niepodległość, choć stajemy przed nowym wyzwaniem zarówno duchowo-ideowym, no jak i fizyczno-organizacyjno-gospodarczym. A więc jeżeli mnie pan pyta, w jaki sposób szybko reagować tak, żeby ratować te pokolenia, które jeszcze się uczą, to właśnie przez prawdziwą historię Polski. Zresztą nie przypadkiem oddziały wojsk, poszczególne jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej przecież taką decyzję podjąłem, przyjmują wówczas, kiedy one powstawały, przyjmują nazwy, przyjmują sztandary właśnie żołnierzy wyklętych, właśnie żołnierzy niezłomnych. Wojsko Obrony Terytorialnej, tak jak i Wojsko Operacyjne. Wojsko Polskie jest nosicielem tradycji patriotycznej i wszędzie tam, gdzie są Wojska Obrony Terytorialnej, wszędzie tam, gdzie stacjonują jednostki wojsk, naszych wojsk operacyjnych, oni są na co dzień obecni wśród społeczeństwa i przywołują te tradycje, a równocześnie działają na rzecz współpracy i wsparcia społeczeństwa w największych zagrożeniach, także tych, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. Tak, to jest niezwykle istotne i taką klamrą od Wojsk Obrony Terytorialnej do Wojska Polskiego, nosiciela polskiej tradycji. Zbiegliśmy się przez te 50 minut tej rozmowy. Na zakończenie jedno pytanie osobiste, panie marszałku. Jakie jest pańskie życzenie dla Polski na ten rok 2020? Wyjść zwycięsko z tego zagrożenia, w którym się znaleźliśmy i uczynić go punktem odniesienia do budowy wielkiej Polski. Przezwyciężyć to największe wyzwanie, przed którym stanął naród polski w ciągu ostatnich lat, po to, żeby z tego wyszła wielka, silna Polska budowana na katolickiej nauce społecznej i niepodległości tradycji narodowej. Tak nam dopomóż Bóg. Bardzo dziękuję. Amen. Bardzo dziękuję, panie marszałku, za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę panu zdrowia, panu i najbliższym. No i bardzo dziękuję. No i wszystkim państwu, którzy nas słuchają, pamiętajcie, że musimy być zdyscyplinowani, ale nie bać się, ale w żadnym wypadku się nie bać, w żadnym wypadku nie dać się zastraszyć, w żadnym wypadku nie, tak powiem, dać się zdezorganizować. My mamy naszą siłę odbudować dzięki dyscyplinie, dzięki solidarności, dzięki wsparciu jedni drugich. Nie dajmy się rozbić, w żadnym wypadku. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Ta rozmowa uświadomiła mi, że oprócz takiego wymiaru ściśle polityczno-organizacyjnego, który mamy w Polsce w tej chwili w związku z tym koronawirusem, mamy tutaj aspekt także specyficznie istotny z punktu widzenia polskiej obronności czy polskich celów militarnych, tych związanych z utrzymaniem niepodległości Polski. Otóż niewątpliwie w tej sytuacji, którą mamy w tej chwili, przeciwnik rozpoznaje nasze możliwości mobilizacyjne, organizacyjne w takiej sytuacji, jaka właśnie się rozgrywa na naszych oczach i jesteśmy jakby aktorami tej sytuacji.
Otóż przeciwnik Polski patrzy, na ile naród jest zdyscyplinowany w momencie tego rodzaju zagrożenia, na ile można rozchwiać nastroje społeczne, na ile jesteśmy podatni na takie rozchwianie, na takie próby rozchwiania. No i oczywiście, na ile wydolna jest polska struktura państwowa do zarządzenia bezpieczeństwem państwa i obywateli w takiej sytuacji. Dlatego tak istotne jest, ta rozmowa z panem ministrem Macierewiczem, panem marszałkiem Macierewiczem mi to uświadomiła, że tak niezwykle istotna jest ta dyscyplina społeczna, którą Polacy sobie narzucili, przyjęli, internalizują i realizują. Musimy wytrwać i nie dać się, tak jak pan marszałek zresztą przed chwilą to powiedział, nie dać się podzielić. Czego sobie państwu i wszystkim życzę. Do następnego podcastu. Zdrowia życzę. Następne spotkanie będzie z panem Kamilem Basajem, który jest specjalistą od dezinformacji, walczy z dezinformacją. Więc posłuchamy, co on ma do powiedzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dobranoc albo dobrego dnia, w zależności kiedy, o której godzinie to słucha. To był podcast Reduty Dobrego Imienia. Mówił Maciej Świrski. Wszystkiego dobrego.